Witam Was serdecznie. Miało dzisiaj być tak pięknie. Miał być wyjazd na poszukiwania i trochę zwiedzania. Natomiast nie wypaliło z racji tego, że u nas mocno wieje. Pozostało mi zjeść śniadanie, wypić kawę, ogarnąć się i iść trochę podziałać w sklepie. Siemka Remigiusz, mordko ty moja, witaj. Obecnie jestem na etapie składania kolejnych pozwoleń na poszukiwania przy użyciu wykrywacza metali. Niestety jest to proces czasochłonny. Wykonanie mapek do nadleśnictwa czy do wojewódzkiego konserwatora zabytków zajmuje mi bardzo dużo czasu, dlatego robię to właśnie w wolnych chwilach. Składając wniosek na poszukiwania, musimy na mapach zaznaczyć, które konkretnie miejsca nas interesują. I teraz tak, jeżeli chodzi o lasy, to jest strona Bank Danych o Lasach i tutaj znajdziemy mapki, które będą nam potrzebne do złożenia wniosku. Natomiast mapy na potrzeby wniosku do wojewódzkiego konserwatora zabytków powierzemy z geoportalu. Czym różnią się od siebie te mapy? Tak wyglądają mapki na potrzeby pozwoleń. Mapka na potrzeby nadleśnictwa zeskalowana jest 1 do 50 tysięcy. No i zakrakowane są, zakolorowane obszary poszukiwań, które mnie interesują. A w taki sposób wygląda mapka wygenerowana z geoportalu na potrzeby wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest tutaj legenda, skala 1 do 10 tysięcy, no i obszary na czarno zakreskowane z numerami działek. Jeżeli ktoś z Was chciałby osobiście złożyć taki wniosek na poszukiwania, odsyłam Was do strony Polskiego Związku Eksploratorów. Stworzona została zakładka, czy w sumie dział, Poszukiwacz Niedzielny. Znajdziecie tam informacje o poszukiwaniach w Polsce, o aktach prawnych, w jaki sposób złożyć wnioski do nadleśnictwa, w jaki sposób przedłożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków, czy wolno szukać na plaży, czy nie. Jeżeli mamy problemy, w jaki sposób postępować, czy w jaki sposób odwołać się od tych wniosków. Baza wiedzy, niesamowicie dużo informacji, które przydadzą się Wam wszystkim. Ja też skorzystam z tego, wiedzy nigdy nie za mało. To dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Polski Związek Eksploratorów, poszukiwacz weekendowy. W takie deszczowe, ponure dni jest również czas, aby zrobić porządki, uzupełnić asortyment na półkach, czy wdrożyć wizualizację sklepu, swoją nową koncepcję, jak również zapoznać się z nowymi produktami, które trafiają do sklepu. Oczywiście Xpedeus jest mi bardzo dobrze znanym detektorem. No i oczywiście w dniu jutrzejszym, kiedy to przestanie wiać, udam się na poszukiwania i będę prowadził je właśnie przy użyciu wykrywacza metali Xpedeus 2. W sklepie również posiadam hafciarkę i w wolnych chwilach podejmuję się robienia różnego rodzaju naszywek czy haftów na czapce czy bluzach. Popołudniowe dbanie o ilość kalorii, dupka rośnie, no ale jak tutaj nie zjeść coś słodkiego? Wpadłem na taki pomysł, aby jutro przed poszukiwaniami udać się obejrzeć tak zwane kamienie Wilhelma. Pomysł ten leży już mi od dłuższego czasu, no i trzeba go w końcu zrealizować. Co to są w ogóle te kamienie Wilhelma? Kamienie Wilhelma to kamienie upamiętniające miejsca łowów cesarza Niemiec i króla Prus Wilhelma II. W internecie znajdziecie stronę poświęconą kamieniom Wilhelma. Tutaj autor mocno się napracował, zaprezentował wszystkie kamienie, które są mu znane. Autor strony i zarazem też autor książki o kamieniach Wilhelmach stworzył specjalną mapkę, gdzie naniósł punkty, w których znajdują się te kamienie Wilhelma. Naszym celem będzie znalezienie kamieni oznaczonych numerem 1, 3, 13, 11 i 9. Są one tutaj w mojej okolicy, około niecałych 15 km od miejsca mojego zamieszkania.
podjedziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście te kamienie są ulokowane na terenie całego kraju, natomiast większość z nich znajduje się właśnie tutaj w okolicach Dzierzgonia, Starego Miasta, Lubachowa, no i Parchwic. Wszystko jest w gminie Dzierzgoń. Cesarza Niemiec zapraszały rodziny arystokrackie, między innymi rodzina Cudonów, która miała swoje dobra w naszych okolicach, tutaj na Warmii i Mazurach. Spod pruskiego Wersalu ruszam w miejsce, gdzie stoją kamienie Wilhelma. Dojechałem do pierwszego kamienia Wilhelma. Jest tak on usytuowany około 8 km od kamieńca Suskiego. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że na tych wyniesieniach cesarz ze swoją ekipą stał, planując polowanie, a naganiacze wyganiali zwierzynę z tych oto lasów. Kamienie są oznaczone taką oto tabliczką. W naszych okolicach jest chyba 13, o ile dobrze pamiętam, a ogólnie na terenie naszego kraju 26 znanych. Jest kamień, który posiada wyryty napis. Nie do końca jest on mi czytelny, nie mogę go rozszyfrować. Natomiast tutaj jest data 1882 rok, jak dobrze widzę. Zobaczcie sami. Jesteśmy przy drugim kamieniu, który usytuowany jest od pierwszego około 50 metrów. Podejdziemy, zobaczymy, czy ma jakieś napisy. No ma, natomiast one są nieczytelne, słabo widoczne. Natomiast kamień ten jest również kolejnym dowodem na to, że odbywało się tutaj polowanie i została trafiona pokaźna zwierzyna. Podczas dzisiejszej wyprawy mam osobistego kierowcę Andrzeja. Andrzej, uśmiechnij się, powiedz coś do widzów. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy z Mazur. Do pozdrowień przyłączam się również i ja. Udało mi się zlokalizować kolejny, trzeci kamień. Jest on też na skraju lasu, w niezłych zaroślach. Jest kolejnym monumentem, który upamiętnia polowanie cesarza Wilhelma z elitą ówczesnych Prus. Tym razem polowanie miało miejsce 23 maja 1913 roku. Ciężko mi go było zlokalizować, ponieważ szukałem tablicy informacyjnej, natomiast belek od tablicy został już uszczypnięty rąbkiem czasu i się przywrócił. No, z tyłu koło kamyka jest ta tabliczka. Kamienie te tworzą historię, no i oczywiście są lokalną ciekawostką. Mocno wbiły się w krajobraz naszych okolic. Odebrałem z remontu busa, nazywam go Flintstone, to już dobrze o tym wiecie. Zrobiłem całą mechanikę, została mi tylko blacharka. Miałem kupić inne auto, natomiast uznałem, że lepiej pobawić się w remont te czwórki, ponieważ jest to niezniszczalny samochód. Jest i kolejny kamień. Już z daleka widać kolejny napis. Ten jest dużo czytelniejszy i można odczytać informację, która została tutaj wydrapana dłutem. Zobaczcie. Możecie przeczytać. Jest i data. 31 maj 1893. Także tutaj padła tego dnia jakaś piękna zwierzyna, która została 93, która została upamiętniona, czyli te wydarzenie zostało upamiętnione, bo zwierzyna poszła na kotlety. Dosyć dużych rozmiarów ten kamień. O, możecie zobaczyć po posturze Andrzeja i kamienia, gdzieś około 1,5 metra ten kamień ma, blisko 1,5 metra. Przejdziemy sobie do kolejnego kamienia. Jest on ulokowany blisko drogi z Kamieńca do Dzierzgonia.
No, jest mega dużym kamieniem, no i również z wykutą sentencją, z informacjami. I widzę z daleka datę, zaraz sobie podejdę, tylko muszę uważać, bo tu jest kuźwa. Było to. Zwierzyna. Polowanie miało miejsce 1891 roku. Kamienie te są żywą lekcją historii. Po ówczesnych wydarzeniach zostawiły po sobie ślad. A na zakończenie pochwalę Wam się naszym odkryciem. My znaleźliśmy swój kamień Wilhelma, nieznany do tej pory. Zgłoszę to odpowiedniej osobie, która trudni się katalogowaniem tych kamieni. Niesamowita ciekawostka, jest wielki, natomiast co? My go przywrócimy, czy nie? Nie, nie damy rady, nie? Żeby go postawić, żeby pokazać napisy, bo są od strony, na której kamień leży. Także jest kolejny kamień Wilhelma. To właśnie przychodzi z czasem, kiedy człowiek chce poznawać historię i też ją odkrywać. Nam się udało, odkryliśmy kolejny kamień. Nad Polską przeszły wichury, które spowodowały wiele szkód. Wiatr przewrócił masę drzew, które spowodowały blokady dróg. No i koniec wycieczki. Drzewo zwalone na drodze. A dalszy dzień dla zabicia czasu to poszukiwania. Pierwszy dołek dzisiejszego dnia i podkowa. Kto ma podkowę, ten ma szczęście. Tutaj taki kawał łańcucha z końcówkami. Kurde, jakby go tak rozwinął, to pewnie miałby 3-4 metry. Zobaczcie, jaki wielki. Pewnie służył do prac w lesie. Ale 2 kilo złomu jest. No i z ziemi wyskoczyła jedna feningówka. Deutsche Rage, 1897 rok, o ile dobrze widzę. W taki oto sposób spędziłem 2 dni. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.